Na wystawie znajdziemy czarno-białe fotografie Macieja Pawelca, które prezentują krajobraz polskiej wsi. Artysta pokazuje m.in. portrety ludzi pracujących w polu, bawiących się, dzieci odrabiających lekcje, czy też ujęcia przyrody. Zapraszam Państwa w podróż do wsi. Do wsi, której dzisiaj już nie ma. I o tym właśnie mówi ta wystawa. Myślę, że każde zdjęcie, przy którym się zatrzymamy, spowoduje w nas, przynajmniej osobach, które pamiętają taką polską, prawdziwą wieś, jak to kiedyś było na wsi. Jak babcia kroiła chleb, polewała go wodą ze studni, posypywała cukrem i dawała swoim wnuczętom. Jak odbywały się sianokosy, jak, się, jak odbywały się żniwa. I myślę, że tutaj, patrząc na te zdjęcia, możemy się zatrzymać. I wspomnieć lata 70., początek lat 80., tak jak wyglądała polska wieś. Wystawę będzie można oglądać do 2 października w Kurniku z Konar.